z wami. Rozpoczynamy obchody kolejnego Hubertusa Ziemiańskiego. Rozpoczynamy w ten sposób, jak człowiek wszystko powinien w swoim życiu zaczynać. Nasi dziadowie i nasi ojcowie mówili kiedyś, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I dobrze, jeśli ważne rzeczy w naszym życiu i również ważne obchody różnych okoliczności i rocznic zaczynamy od spotkania z Panem Bogiem. I tak rozpoczynamy obchody tego Hubertusa Ziemiańskiego od spotkania niedzielnego z Panem Bogiem. Chcemy Bogu powierzyć w modlitwie, w czasie tej mszy świętej, wszystkich leśników, wszystkich myśliwych oraz jeźdźców. W tej mszy świętej chcemy również pamiętać o tych, którzy już odeszli spośród nas, a chcemy ich wspominać i prosić dla nich o życie wieczne. Za zmarłych uczestników poprzednich edycji Hubertusa, za Włodzimierza Niemojewskiego, Ryszarda Dziurkowskiego, Mirosława Sadowskiego, Krystynę Malinowską, Czesława Malinowskiego i Krystynę Stańczyk. Niech nas zjednoczy wspólna modlitwa pod przewodnictwem świętego Huberta, patrona wszystkich leśników, jeźdźców i myśliwych. Niech nam wyprasza potrzebne łaski. Szanowni Państwo, w tej pięknej scenerii pragniemy Państwa wszystkich powitać, a dzisiejszego Hubertusa rozpoczęliśmy mszą świętą polową w intencji myśliwych, jeźdźców i leśników, którą celebrował ksiądz kanonik Leszek Dziwosz. W oprawie muzycznej zespołu francuskiej muzyki myśliwskiej Trąb de Pologne oraz chóru niezastąpieni w asyście pocztu sztandarowego Kołołowieckie Żubr z Bytomia. Proszę Państwa, po prawie 100 latach i przerwie zeszłorocznej, spowodowanej pandemią, wróciło do Włoszczowy, tutaj na włoszczowskie Podrzamcze, święto jeźdźców, myśliwych i hodowców harta polskiego. Tu na terenie dawnego dworskiego ogrodu, zwanego odhodowanych tutaj w przeszłości bażantów, bażanterią, odbędzie się 6. Hubertus Ziemiański Podzamcze 2021.
Szanowni Państwo, to już szósty raz. Fundacja Folwark Podzamcze jest organizatorem wydarzenia pod nazwą Hubertus Ziemiański, a w tym roku Podzamcze 2021. Sama fundacja powstała w lipcu 2015 roku z inicjatywy rodziny Jedliczków, którzy związani są z bażanterią od ponad 100 lat. Kolejny raz dziękujemy za zaproszenie Państwu Jedliczków. I tutaj chcielibyśmy wspomnieć o nestorach rodu Jedliczków, nieżyjących już niestety Państwu Marii i Tadeuszu Seniorze. To oni poili swojej rodzinie miłość do ojczyzny i tradycji. To właśnie dzięki ich postawie od 7 już lat gościmy tu w Bażanterii i cieszymy się tym świętem. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Prosimy zatem o odegranie sygnałów. Zbiórka myśliwych i powitanie, a my zapraszamy tutaj do nas na scenę burmistrza gminy Włoszczowa pana Grzegorza Dziubka i oczywiście przedstawiciela Fundacji Folwark Podzamcze, prezesa Tadeusza Jedliczkę i prosimy o uroczyste otwarcie 6. Hubertusa Ziemiańskiego Podzamcze 2021 i powitanie gości. Panie prezesie, proszę powitać gości. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na 6. Hubertusie Ziemiańskim na Podzamczu. Proszę tutaj już jeźdźców o podejście na odprawę, bo sygnał został odegrany. Witam zaproszonych gości, witam wszystkich dygnitarzy, pana starostę, pana burmistrza, który jest patronem tegorocznego wydarzenia. Witam pana posła, kuzyna Bartka Dorywalskiego. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, bo nie sposób wymienić wszystkich osób. Chciałbym życzyć Państwu wspaniałego Hubertusa, jeźdźcom pięknej gonitwy, a po popołudniu wspaniałego koncertu, który będzie naprawdę wspaniały w wykonaniu zespołu naszego chóru włoszczowskiego Niezastąpieni oraz zespołu Nemrod. Myślę, że każdy dzisiaj znajdzie coś dla siebie i będzie po tym dniu zadowolony i pozna bardziej historię Podzamcza, ponieważ mamy specjalnie tutaj przygotowaną dzięki wsparciu gminy wystawę o polowaniach. Co mogę powiedzieć więcej? Dziękuję bardzo za przybycie i życzę miłej imprezy. Hubertusa uważam za otwartego. Szanowni Państwo, wszyscy przybyli, drodzy koledzy, koleżanki, myśliwi, jest mi niezmiernie miło, że tu po raz kolejny, już po raz szósty, co prawda po roku przerwie spowodowanej pandemią, możemy się spotkać tutaj w tym wyjątkowym, malowniczym Podzamczu, blisko natury, jak to pięknie ksiądz proboszcz ujął w swojej homilii, że tutaj można powiedzieć jest najpiękniejsza katedra. Spotykamy się tutaj my, myśliwi, spotykają się mieszkańcy naszego powiatu, naszej gminy, przybyli nawet spoza województwa. Moi drodzy, święty Hubert to patron myśliwych. Organizowanie różnego rodzaju hubertusów to święto myśliwych, to łączność, to integracja, ale tak naprawdę dzisiejsze spotkanie to jest dla Państwa, bo my myśliwi, ja będąc również myśliwym z 15-letnim stażem, zawsze staram się, że tak powiem, pokazywać to wszelkie dobro, które czynią myśliwi, którą my czynimy. Chcemy, aby było pokazane to, co myśliwi robią. Przede wszystkim to utrzymanie pięknej kultury, pięknej tradycji, bo polskie myślistwo, polskie łowiectwo jest wyjątkowym, jest szczególnym. Moi drodzy, dzisiaj również są z nami koła gospodyń wiejskich, które prezentują swój dorobek. To również takie mocne zakorzenienie w polskiej tradycji, kulturze ludowej, to podtrzymywanie tych tradycji. Niech dzisiejszy dzień w tym wyjątkowym miejscu, blisko natury, będzie dniem integracji mieszkańców, myśliwych, kół gospodyń wiejskich, wszystkich Państwa, abyśmy, że tak powiem, zrozumieli, na czym polega to łowiectwo. Łowiectwo, Szanowni Państwo, myślistwo, to nie tylko zabijanie, bo
to stanowi tylko część. To my myśliwi dbamy o przyrodę, to my myśliwi troszczymy się o bioróżnorodność naszych ekosystemów, pól, łąk, lasów. Myślę, że stoiska zorganizowane przez koło łowieckie, specjaliści, którzy w nich zasiadają, pokażą, jak naprawdę wygląda ten model łowiectwa, czym myśliwi się zajmują. A na dzień dzisiejszy życzę wspaniałego, dobrego popołudnia, udanej integracji i dashboard wszystkim. Dziękujemy panu burmistrzowi. Przy okazji tego rozpoczęcia, tego powitania prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości, ponieważ chcemy przedstawić głównego organizatora. Oczywiście głównym organizatorem Fundacja Folwark Podzamcze, a partnerami dzisiejszego wydarzenia są... Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. Gmina Włoszczowa. Nadleśnictwo Włoszczowa. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Dom Kultury we Włoszczowie. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie. Związek Kynologiczny w Polsce. Dzisiejszą imprezę objęli patronatem honorowym starosta włoszczowski pan Dariusz Czechowski. Burmistrz gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek. Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcin Schirmer. Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach Jarosław Mikołajczyk. Oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa Artur Ratusznik. A patronat medialny jest z nami dzisiaj TV Włoszczowa, pan Marek Baran. Witamy. Witamy Marka. Proszę państwa, mamy jeszcze listę sponsorów czy darczyńców. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa. Ewa i Tomasz Sosnowcy. Renata i Tomasz Lorenccy. Jolanta i Waldemar Michałkowie. Katarzyna i Michał Kmita. Katarzyna i Karol Kossakowscy. Piotr Kuśmierczyk. Paweł Szostak. Grzegorz Kącki, firma Arbor. Jerzy Donimirski. Renata i Marek Piechowscy. Także proszę państwa, są z nami jeszcze inni ważni na tej imprezie. I są będziemy z nami wielokrotnie o tym mówić. Koła łowieckie, są z nami koła gospodyń wiejskich, także włączyli się w organizację tegorocznego hubertusa. Koło łowieckie Belina z Włoszczowy. Koło łowieckie Słonka z Włoszczowy. Koło łowieckie Dobry Widok Końskie. Koło łowieckie Słonka z Moskorzewa. Koło łowieckie Żubr z Bytomia. Koło łowieckie Kuna z Radkowa. Koło łowieckie Hubertus ze Szczekocin. Koło łowieckie Leśników z Kielc. Koło łowieckie Jenot z Częstochowy. Koło łowieckie Wiara Myśliwska z Sosnowca. Koło łowieckie Dublet z Myszkowa. I koło łowieckie Chrząstów z Koniec Pola. I są z nami również, tak jak mówiłem już wcześniej, koła gospodyń wiejskich. Koło gospodyń wiejskich Wola Wiśniowa. Konieczno. Łachów. Czarnca. Dąbie. Motyczno. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żąbiec. Jest również z nami Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa. I Ośrodek Sportu i Rekreacji Włoszczowa. Jest również Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie i Czarncy. Tak, jest z nami również Fundacja się pomaga i mają tutaj swoje stoisko i proszą o wsparcie. Proszę państwa, mają swoje stoisko, będą tu spacerować z puszkami również po naszym terenie tutaj naszej imprezy. Pomagamy Zosi. Potrzebne jest 9,5 miliona, więc każdy datek jest ważny i prosimy o to wsparcie bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni państwo, więc kolejnym naszym punktem, takim ważnym punktem dzisiejszego hubertusa, dzisiejszego wydarzenia jest właśnie bieg myśliwski. I teraz nastąpi odprawa jeźdźców. Należy uważać na bezpieczeństwo swoje i koni. I bardzo proszę o po pierwsze czasie nie zajeżdżanie od lewej strony, tylko od prawej strony na kitę, aby nie ściągnąć jeźdźca z konia, który będzie uciekał. Dziękuję bardzo. Proszę księdza o odmówienie błogosławieństwa. Zanim udzielę błogosławieństwa, żeby wszystko mogło odbyć się zgodnie z prawem i szczęśliwie, wśród jeźdźców rozprowadzimy obrazki z modlitwą do świętego Huberta. Wspólnie tę modlitwę odnowimy. Powierzymy się opiece świętego Huberta. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Święty Hubercie, patronie jeźdźców, polecamy się w szczególny sposób
Twojej opiece i prosimy, abyś swoim stawiennictwem przed Bogiem wspierał nas we wszystkich potrzebach. Wyjednaj nam łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj naszymi umysłami, wprowadź nasze oczy i ręce, abyśmy wypełniali swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Strzeż nas od złych przygód, prowadź bezpiecznymi drogami po ziemi i doprowadź do zbawienia wiecznego. Prosimy Cię, ochraniaj także nasze konie. Amen. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem. Proszę się ustawić tutaj, wszyscy się ustawiają. Ja mam niestety krótki kabel, więc nie będę mógł do Państwa podejść. Od brzozy w prawo, w odstępach kilkumetrowych, tak żeby psy nie miały ze sobą kontaktu. Zapraszamy wszystkich właścicieli psów. Jeśli są, zapraszamy jeszcze. Postaram się opowiedzieć o każdej rasie bardzo króciutko, żeby zmieścić się w ramach czasowych. Przede wszystkim przodem jakby tutaj do naszych czworonożnych przyjaciół. Jakby nie stanął, niestety jestem zawsze do kogoś pił. Zaczniemy od jamnika oczywiście. Robert Maźniak z jamniczką szorstkowłosą. Jamniki, jak sama ich budowa, jak... Nie ukrywam, jedna z moich ulubionych ras myśliwskich. Mówię bardzo często, że jest to takie minimum kynologii, ale bardzo często maksimum pracy w terenie. Dobrze prowadzony jamnik potrafi aportować z wody, potrafi oszczekiwać zgasłego zwierza, potrafi wejść do nory, wygonić drapieżnika. Naprawdę potrafi bardzo dużo. A w domu jest świetną maskotką. Dziękujemy panu Robertowi. Brawa dla jamnika. I zapraszamy pierwszego przedstawiciela polskiej rasy, gończy polski. Juka. Rasa dzięki staraniom wielu ludzi została odtworzona praktycznie z kilku psów, które zostały po II wojnie światowej. W tym momencie pies bardzo popularny w Polsce, bardzo dobry, bardzo ładnie zbudowany. Tutaj mamy naprawdę fajnie zbudowanego psa. Widać, że dobrze skonstruowana łapa, co często jest wadą niestety u gończych polskich, że ta łapa się rozjeżdża. Dobrze usytuowane oko, bez żadnych wad tutaj. Pies naprawdę świetnie zbudowany, z błyszczącą sierścią. Pies używany, proszę się przejść tutaj dookoła, żeby zobaczyć też psa w ruchu. Pies używany w tym momencie przez myśliwych do polowania na zwierzynę grubą, czyli na dzika, na jelenia. Pies pracujący w miotach, czyli pies pomagający wypędzić tego dzika gdzieś tam z trudnych okoliczności przyrody, jak chociażby kukurydza, tak? Dziki w tym momencie zaczynają mieszkać w kukurydzy, robią bardzo duże szkody. Dzięki tym psom potrafimy sobie poradzić z niejednym dzikiem, który gdzieś tam nie chce wyjść z tej kukurydzy. No i te psy nam pomagają, żeby redukować tę liczebność tego dzika. Jak widzimy, pies spokojny, pies zrównoważony, ale pies taki, który nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać. Pamiętajmy, że jest to pies do polowania na grubego zwierza i widać to diaboliczne spojrzenie, które no, niejednemu dzikowi napędzi strachu. Bardzo dziękujemy z gończemu polskiemu, duże brawa. Zapraszamy teriery myśliwskie, czyli jak teriery. Koledzy przyjechali z Radomska, pozdrawiamy ich serdecznie, zawsze uświetniają nasze spotkania kynologiczne. Teriery, witam serdecznie.
Teriery używane są przez myśliwych przede wszystkim do polowań na lisy w stogach, ale też równie dobrze się sprawdzają do polowań na dziki, tak? Czyli psy takie, które zaczynają tam, gdzie inne niestety muszą skończyć. Tam, gdzie inny pies nie daje rady, tam jak terier na pewno sobie poradzi. Tak, przejdźcie panowie dookoła, żeby zobaczyć. Pomimo niepozornego dość wyglądu, w tym psie naprawdę siedzi straszny diabeł. Bo jak terierach jest taka bardzo fajna przypowiastka, jak ten pies się narodził i jak został stworzony. Otóż diabeł bardzo zazdrościł Panu Bogu, że Pan Bóg stworzył wyżła, więc diabeł też postanowił stworzyć sobie psa. No i tak kombinował, ulepił jakiegoś takiego stwora, nie wiadomo z czego, no ale na koniec musiał mu dać jakąś duszę. No to zabełtał gdzieś tam w tym kotle, gdzie te straszne dusze się piekły, wyciągnął największego zbrodniarza i zaszczepił właśnie w tego psa. No i tak powstał właśnie jak terier stworzony przez diabła, który wygląda trochę jak diabeł i pracuje jak diabeł, ale jest to pies, tak jak powiedziałem, który zaczyna tam, gdzie wiele psów kończy. Rasa niemiecka stworzona przez Niemców, tak jak powiedziałem, do trudnych warunków, do pracy w pędzeniach, do pracy w norach, do pracy na stogach. Pies bezpośredniego kontaktu, nie bojący się absolutnie niczego. Pies, który dobrze jest prowadzony, tak jak widać, jak koledzy prowadzą te jaktteriery do opanowania, spokojnie można z nim funkcjonować i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Bardzo dziękujemy jaktterierom, duże brawa. Zapraszamy słowackiego gończego Topowa. Zawsze się boję, że się trochę pomylę, jeśli chodzi o rasy, ale mam nadzieję, że nie. Słowacki Kopow to też jedna z moich ulubionych ras. Troszkę podobny do naszego gończego polskiego, ale niższy, tak? Zdecydowanie niższy od gończego polskiego, co w mojej jakby ocenie jest wielką zaletą. Pies sprawny niesamowicie. Pies tworzony przez naszych południowych sąsiadów do polowań na dziki. Tak? Świetny kropowiec, bardzo pies łagodny, ukierunkowany na człowieka, pracujący bardzo blisko przewodnika. Troszkę bliżej niż gończy polski, który potrafi pracować dość daleko. Ale Kopow jest stworzony właśnie do pracy bliższej, czyli z 300-400 metrów. On świetnie panuje nad terenem, ma bardzo dobrą orientację. Nie sposób go zgubić w lesie, on zawsze trafi z powrotem do przewodnika. Psy używane oczywiście do polowań na dziki. Psy używane do tego, żeby te dziki gdzieś tam wypędzać z zagajników, wypędzać z kukurydzy. Pies ma bardzo ciekawą zaletę, taką zaletę ma, że potrafi szczekać na każdego zwierza inaczej. Ja polując własnym Kopowem zawsze wiedziałem, czy goni sarnę, czy goni zająca, czy goni lisa, czy goni dzika. Każdy dźwięk wydawany przez tego psa był inny. Na każdego zwierza szczekał zupełnie inaczej i bez żadnego problemu dało się to rozpoznać. Wszyscy zawsze wiedzieliśmy, że ten Kopow szczeka akurat na dzika, albo na jelenia, albo na sarnę, albo na lisa, którego gdzieś tam spotkał. Psy bardzo ładne, czarne, podpalone. Zawsze mówię, że barwa tego psa to jest jak skrzydło kruka na śniegu. Zawsze mi się bardzo podoba. No cóż mogę powiedzieć, super wyglądacie Państwo. Duże brawa dla Kopowów. Zapraszamy wyżła węgierskiego. Wyżeł węgierski, jak sama nazwa wskazuje, przywędrował do nas od naszych odwiecznych przyjaciół Węgrów, bo zawsze się mówiło, że Polak, Węgiel, dwa bratanki. Wyżeł węgierski w mojej ocenie to jest taki najbardziej naturalny wyżeł, tak? No, świetna budowa tego psa, pies niesłychanie łagodny. Nigdy nie widziałem sytuacji, żeby wyżeł węgierski na kogoś wyszczerzył zęby, żeby był złośliwy, żeby zrobił coś złego i tak dalej. No, pies używany przez Węgrów przede wszystkim do polowań na bażanty w suchym polu, do polowań na kuropatwy, jak również do aportowania zajęcy, które ciągle na Węgrzech są w przeciwieństwie do nas. Prosimy o rundę honorową wyżła węgierskiego. Pies ubarwiony bardzo podobnie jak posokowiec. Niektórzy może mogliby go pomylić, ale oczywiście posokowcem nie jest, tylko jest wyżłem. Wyżłem, czyli psem zaliczanym do grupy psów legawych. Padło już tutaj takie stwierdzenie, było takie pytanie, dlaczego psy legawe? Już wyjaśniam, w dawnych czasach, kiedy tworzono rasy wyżłów, wyżeł wykonywał tak zwaną stójkę, czyli jeśli wyczuł jak zwierza, wyczuł bażanta, wyczuł zająca, zatrzymywał się i dzisiaj widzimy takie stójki w postaci podnoszenia przedniej łapy. Natomiast w dawnych czasach wyżeł, który wyczuł ptaka, kładł się na ziemi. Dlatego mówiło się, że psy legawe, dlatego że one leżą wystawiając zwierzynę.
Piękny to obrazek wystawiającego psa, piękny to obrazek pracy węchowej wyżła i do tego te psy są stworzone. No, za chwilę powiem jeszcze o wyżłach niemieckich, natomiast wyżeł węgierski zawsze budzi u mnie dużo, dużo pozytywnych emocji. Bardzo dziękujemy, duże brawa. Zapraszamy wyżły niemieckie. Tutaj mamy przedstawicieli wyżła niemieckiego, krótkowłosego. Niektórzy mówią, że gładkowłosego, niektórzy mówią, że krótkowłosego. Myślę, że obydwa stwierdzenia są bardzo dobre, bo widzimy, że włos na tym psie jest krótki, przylegający i tak to generalnie wygląda. Psy o różnym ubarwieniu, tak zwane dropiate, jak ja to mówię, czyli tutaj mamy po tej stronie takiego psa tak ubarwionego, czy chociażby jednolicie brązowe, tak jak pies po lewej stronie, tak. Psy, które były kiedyś najbardziej popularne w Polsce ze względu na to, że polowaliśmy bardzo dużo na drobną zwierzynę. Liczebność kuropatw, kiedyś była bardzo duża liczebność kaczek, bażantów i ten pies praktycznie był u każdego myśliwego. Sam się wychowałem z wyżłami. Te psy były kiedyś, no tak jak powiedziałem, bardzo popularne, przede wszystkim no, używane przez myśliwych do aportowania, ale też do odszukiwania zwierzyny przed strzałem. Pamiętajmy, że... Proszę o rundę honorową. Pamiętajmy, że praca wyżła, jak i każdego psa myśliwskiego, dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap to jest praca przed strzałem, czyli ten pies musi znaleźć zwierzynę, wystawić ją, wypłoszyć i tak dalej. Oraz praca po strzale, czyli odszukać strzeloną zwierzynę i zaaportować, przynieść do myśliwego, oddać do ręki. I wtedy ta praca jest kompletna i piękna. No, dwa lata temu miałem tutaj przyjemność dawać pokaz aportowania przez psa myśliwskiego. No dziś ramy czasowe niestety to uniemożliwiają, ale proszę mi wierzyć, wyżły niemieckie od wielu, wielu lat, wiele pokoleń myśliwych wychowało się z wyżłami. Dalej wyglądają świetnie i dalej się prezentują dobrze i w Polsce jest bardzo wiele, bardzo dobrych hodowli wyżła niemieckiego. Dziękujemy wyżłom niemieckim, duże brawa poproszę. Zapraszamy Miłosz z Wachtelhundem. Tutaj mamy kolejnego przedstawiciela rasy niemieckiej. Niemcy mieli taki pomysł kiedyś, aby stworzyć psa wszechstronnego, czyli psa takiego, który zrobi wszystko tak naprawdę na polowaniu. To, czego będziemy od niego oczekiwali, może za wyłączeniem uprania myśliwskich spodni, prawda Miłosz? Natomiast wszyscy się śmieją i Niemcy również, że Wachtelhund podobno tylko nie umie jednej rzeczy na polowaniu, a mianowicie nie nadaje się do norowania. No wiadomo, oczywiście to jest taki żart, wiadomo, że ten pies jest za duży do tego, żeby wchodzić do nory za lisem i tak dalej, ale myślę, że gdyby był mniejszy, to spokojnie by to zrobił. Pies bardzo ładny, pies przypominający trochę Cocker Spaniela, ale zupełnie inna psychika. Pies o wiele mocniejszy, pies o wiele lepiej zbudowany. Taka średnia wielkość, czyli między 25 a 30 kg, tak powinien ważyć Wachtelhund. Zróżnicowanie, jeśli chodzi o kolory, jeśli chodzi o szatę, bardzo często są to psy również takie dropiate, również brązowe, również złote, zupełnie jak Golden. Takie również się trafiają Wachtelhundy. No nie ukrywam, że jest to jedna z moich trzech ulubionych ras ze względu na swoją wszechstronność. Z tym psem naprawdę można polować na wszystko i dobrze prowadzony Wachtelhund no, potrafi w łowisku naprawdę bardzo wiele. Dziękujemy Miłosz, duże brawa dla Wachtelhunda. Zapraszamy Bigla. No tego psa chyba znają wszyscy i nie tylko myśliwi. Wszyscy lubią Bigle ze względu na ich taki swobodny i wesoły charakter i wygląd. No, bardzo pies rozpoznawalny w Polsce. No, jest niestety niewiele linii użytkowych, niewiele linii myśliwych. Bardzo liczę, że kolega tutaj zmieni to, co mówię i za kilka lat będę mógł pochwalić go za to, że jest to prawdziwie linia użytkowa. Pies kupowany bardzo często właśnie ze względu na wygląd, na swoje usposobienie, bardzo wesołe i tak dalej. Natomiast geneza tej rasy jest taka, że te psy polowały w bardzo dużych sforach, często na lisy, często na zające, na jelenie. Natomiast no, on zawsze polował w grupie. To nie jest pies samotnik, to nie jest pies dla jednego przewodnika. On zawsze się czuł bardzo dobrze, kiedy miał 20 kolegów koło siebie. Także do tego jest Beagle stworzony, dlatego jest szczekliwy, dlatego zawsze ma podniesiony ogonek do góry, żeby się wyróżnić z tego tłumu, żeby każdy go zauważył. Zawsze jest pierwszy do jedzenia, bo to straszliwe żarłoki. Jak tylko widzi jedzenie, to po prostu zrobi wszystko, żeby to dostać. To też jest no, pokłosie tego, że jest to pies dużej sfory, bo w dużej sforze psy zawsze o jedzenie walczą. Więc to mu zostało i on jak tylko widzi jedzenie, wie, że musi go zjeść, bo za chwilę koledzy zrobią to za niego.
piesek średniej budowy, bardzo ładnie ubarwiony, z francuskiego tricolor, czyli no najczęściej trzykolorowy, czyli biało, brązowo, czarny, takie charakterystyczne siodło na grzbiecie. Dobrze zbudowany, widać, że kątowanie, szeroko rozstawione łapy. Co ciekawe, ta suka miała 3 razy już szczeniaki. W ogóle tego po niej nie widać, w ogóle, a to świadczy o dobrych genach. Także widać, że ten pies dalej wygląda normalnie, nic tutaj się nie zniekształciło, nic się nie stało złego z punktu widzenia eksterieru. Super, dziękujemy Biglowi. Duże brawa dla Bigla. Zapraszamy Harta. No ten pies również myślę, że jest bardzo rozpoznawalny przez wszystkich. Z tymi psami jest wiele historii trochę negatywnych, tak? No w czasach PRL-u i w czasach, kiedy naprawdę było trudno o wszystko, wielu ludzi, szczególnie na Kieleczczyźnie to było popularne, trzymało harty do tego, aby one chwytały zające. Na hodowlę harta było potrzebne pozwolenie, walczyło z hartami no, nie tylko wojsko, policja i nie wiadomo kto jeszcze, bo kłusownictwo było straszliwe. Natomiast no, czasy się zmieniły. Po pierwsze nie ma już zajęcy. Ten hart prędzej zdechłby z głodu niż złapał zająca, bo tego zająca po prostu nie ma. Natomiast no, pies bardzo taki charakterystyczny, o bardzo specyficznej psychice. Pies bardzo wysoki na łapach i bardzo szybki. Bardzo szybki. Natomiast, no proszę Państwa, złapanie zająca nie jest rzeczą prostą. Nie myślcie sobie, że taki hart puszczony od razu tego zająca złapie. Zając też jest świetnym specjalistą od uciekania i hart musiał się bardzo długo uczyć, żeby tego zająca złapać. Chodzi o ten sam ostatni moment, bo o ile bieganie u harta to jest jego domena i on bardzo dobrze to potrafi robić i rozpędza się bardzo szybko i tak dalej, to sam chwyt tego zająca już nie jest taką prostą rzeczą. Także tego się pies musiał bardzo długo uczyć. Dziękujemy Hartowi, duże brawa dla Harta. No i zapraszamy kolejnego przedstawiciela jamników. Tym razem tutaj mamy jamnika szorstkowłosego, psa tym razem. Wcześniej Robert prezentował sukę. Zwróćcie Państwo uwagę, oczywiście inna budowa, inne zachowania. Oczywiście już musiał pokazać, że on jest psem, bo mówię, że to jest pies. Więc musiał to zaznaczyć. No o jamniku już powiedziałem dużo. Nie chciałbym się jakby tutaj rozwodzić i nie chciałbym po raz kolejny opowiadać. Chciałbym pokazać, że jest to pies zupełnie innej budowy niż suka. Pies polujący, pies również jako maskotka, to o czym wspominałem. Zwróćcie Państwo uwagę na odwagę tego psa. Pies podniesionym ogonem, pies nos do ziemi, po prostu jego wszystko interesuje. Chce coś upolować, chce coś znaleźć, chce coś dokonać, tak? Także no, piesek super, a na marginesie powiem, że to akurat mój pies. Dziękujemy bardzo, duże brawa dla Zetka. Zapraszamy kolejną rasę polską. Również z dużym wzruszeniem, jakby patrzę na tą rasę, bo to są ogary polskie. Ogary polskie, czyli psy, które towarzyszyły naszym królom, władcom w dawnych czasach, które były na dworach. Psy również polujące w sporach, psy polujące na grubego zwierza, ale też polujące na zające między innymi, czyli napędzające tego zająca gdzieś myśliwemu, żeby ten mógł oddać skuteczny strzał. Pies silny, mocny, wytrwały, o bardzo dobrym węchu. Spokojnie może konkurować z posokowcem niemieckim, jeśli chodzi o odszukiwanie postrzałku zwierzyny grubej. Bardzo dobrze prowadzony, naprawdę potrafi bardzo wiele. Znam przypadki, kiedy ogar polski odszukał strzelanego dzika w niedzielę, a odszukał go w środę. Tak, więc sami Państwo możecie sobie obliczyć, ile czasu upłynęło od momentu, kiedy padł strzał, do momentu, kiedy przyjechał przewodnik z ogarem polskim i podjął trop. Pies, który potrafi się trzymać tropu, zupełnie jak amerykański bloodhound. Pies, który idąc za tym tropem, dla niego jest nieważne, czy to będzie 100 metrów, 200 czy 10 kilometrów. Potrafi się trzymać tego tropu, potrafi naprawdę na tropach zwierzyny grubej dokonywać cudów. Pies niezwykle łagodny, pies no, przyzwyczajony do towarzystwa ludzi, blisko ludzi. Bardzo rzadko gdzieś tam widzimy jakieś agresywne zachowania u tych psów. Widać jego budowę, jego duży nos, jakby duży wiecznik. No sprzyja temu, żeby ten pies pracował na tropie. Widzicie Państwo, że wszystko te psy interesuje. Chciałyby już iść na polowanie. Myślą, że to za chwilę zagramy znowu sygnał łowiecki i pójdziemy w knieje. Dziękujemy ogarom polskim, duże brawa. Zapraszamy przedstawiciela szpiców myśliwskich. Tu mam zawsze spory kłopot, bo powiem szczerze, do grupy szpiców należy kilka ras.
Te najbardziej popularne to oczywiście łajka zachodnio-syberyjska, karelski pies na niedźwiedzie, łajka wschodnioeuropejska. Jest ich kilka, one są bardzo do siebie podobne. Mam nadzieję, że nie popełnię faux pas. Mam nadzieję, że jest to karelski pies na niedźwiedzie oczywiście. Super, bardzo dziękuję za to, że pan przyjechał. Karelski pies na niedźwiedzie, jak sama nazwa wskazuje, był również używany do polowań na niedźwiedzie. No, zawsze się rodzi pytanie, jak na tego niedźwiedzia polować z psem. Otóż no, to polowanie było bardzo ciekawe, bo polowanie polegało na tym, że ludzie mieszkający na Syberii znajdowali gawrę niedźwiedzia, czyli miejsce, gdzie ten niedźwiedź spał snem spokojnym przez zimę i tam wpuszczano takiego psa, żeby go z tej gawry wygonił, tak, wypędził i wtedy po prostu gdzieś do tego niedźwiedzia strzelano. Pies bardzo silny, bardzo zdecydowany, pies do polowania na grubego zwierza. Bardzo uparty, bardzo taki specyficzny, mówiący zupełnie innym językiem. Jeśli wyobrazicie sobie szpica myśliwskiego, że on jest taki sam jak wszystkie inne psy, no to niestety jesteście państwo w błędzie. Pies zupełnie inaczej się komunikujący i co ciekawe, używający również równie dobrze wzroku, co węchu. Jest to taka grupa psów myśliwskich, która była używana również do polowań na sobole czy gustę. Teraz się zapętliłem. Czyli pies, który potrafił tropić uciekającego sobola. Sobol to jest takie zwierzątko podobne do kuny domowej. I ten sobol przeskakujący z drzewa na drzewo jakby nie zostawiał tropu na ziemi, ale zrzucał gałązki i ten pies znajdował te gałązki z odwiatłem sobola i też kontrolował wzrokiem, gdzie ten sobol przeskakiwał. Jak mówi historia, jakby skórka z sobola kiedyś kosztowała majątek i futro sobolowe było najdroższe na świecie. Więc no, psy, które były szczególnie uzdolnione do polowań na tego typu zwierzynę, czyli potrafiły pracować wzrokiem, były szczególnie cenione w tajdze zachodnio-syberyjskiej. Dziękujemy Karelowi, duże brawa. Zapraszamy Wyżła. Specjalnie powiedziałem Wyżła, bo zacząłem się zastanawiać, który to Wyżeł i czy znowu nie powiedzieć popa. Poczekamy może zanim powiemy. Mogę zgadywać tylko, że może być to Wyżeł niemiecki szorstkowłosy, ale może być to również czeski fołsek. Łatwo pomylić te dwie rasy. Czyli co? Niemiecki Wyżeł szorstkowłosy. To no, dobrze, że się nie pomyliłem. Niemiecki Wyżeł szorstkowłosy. Mieliście państwo przed chwilą możliwość oglądania Wyżła węgierskiego, Wyżła gładkowłosego. Tutaj macie państwo możliwość zobaczenia Wyżła niemieckiego szorstkowłosego, czyli no, kolejna rasa stworzona przez Niemców po to, żeby ten pies wytrzymywał pracę w wodzie przede wszystkim. Czyli ten szorstki włos przede wszystkim ma chronić tego psa przed zimnem, ale ma też chronić jego oczy, jego kufę, czyli no, tutaj przednią część łba przed pocięciem w trzcinie. Tak? Często pies wychodzący z wystawu, wychodzący gdzieś tam z wody jest straszliwie podrapany, pocięty przez ostre trawy. I Niemcy chcieli stworzyć taką rasę, aby ten pies był silnie opancerzony przez ten włos i mógł pracować w bardzo trudnych warunkach. Pies używany przede wszystkim do polowań na kaczki, pies używany do polowań na bażanty w suchym polu, ale również jako tropowiec dobrze prowadzony Wyżeł szorstkowłosy do tego się nadaje. Dziękujemy Wyżłowi niemieckiemu szorstkowłosemu, poprosimy o brawa. No i zapraszamy kolejnego przedstawiciela szpiców myśliwskich. Mam nadzieję, że jest to łajka. Tak, cieszę się bardzo, że się nie pomyliłem. Jest to łajka. Jaka łajka? Za chwilę się dowiemy, jak pan podejdzie do nas bliżej. Mamy najczęściej w Polsce spotykane łajki to łajka zachodnio-syberyjska i wschodnio-europejska. Łajka, podobnie jak karelski pies na niedźwiedzie, pies z dalekiej północy, widać po jego futrze. Co ciekawe, w ogóle mu to futro nie przeszkadza jakby w lecie. Wbrew pozorom ten pies nigdy się nie poci, bo psy w ogóle się nie pocą. Pamiętajmy, że pies tylko wydala ciepło przez język i wydala przez opuszki palców. Natomiast temu psu nigdy gorąco nie jest, a jak mu jest gorąco, to chętnie wejdzie do wody, schłodzi się i tak dalej. Natomiast gospodarowanie ciepłem u tego psa jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ten pies potrafi spać na śniegu przy minus 60 stopniach. Nigdy nie zamarznie. Jak już jest bardzo zimno, to wykopuje sobie norę i śpi gdzieś tam przy takiej temperaturze. Łajka potrafi przebiec za skuterem śnieżnym 100 km, dostać kawałek zimnej ryby zamrożonej, zjeść i na drugi dzień znowu przebiec kolejne 100 km za skuterem. Widzicie państwo, jak silny jest to pies, jak wytrzymały jest to pies. Jego budowa po prostu no, predysponuje do ruchu. Tak? Ten pies jest w ciągłym ruchu, ten pies no, nie potrafi ustać na miejscu, jest bez przerwy gdzieś tam ukierunkowany do tego, żeby się ruszać, żeby polować, żeby współpracować z myśliwym. Bardzo dziękujemy łajce.
Duże brawa dla Łajki. Zapraszamy kolejnego psa. Witamy bardzo serdecznie. I tutaj widzimy kolejnego przedstawiciela terierów. Zaryzykuję, że jest to Fox Terrier szorstkowłosy. Pan kiwa głową, więc się nie pomyliłem, bardzo się cieszę. Fox Terrier szorstkowłosy, czyli kolejny terier. Pies dynamiczny, pies do polowań na dziki, pies również dobrze aportujący, pływający do polowań na lisy. Pies zaliczany do tych małych ras, ale mnie to osobiście w ogóle nie przeszkadza. Zwróćcie Państwo uwagę, jak on się pięknie prezentuje, jaki sztywny na łapach, ogonek zawinięty, żeby go wszyscy widzieli. Ładnie ostrzyżony, wyczesany, super wygląda, zupełnie jak właściciel. Także teraz fryzurę możemy podziwiać. Tak, bardzo ładny pies. Pies Fox Terrier szorstkowłosy oczywiście stworzony przez Niemców, no, pies bardzo popularny kiedyś w Polsce, tak? Teraz troszkę mniej, teraz gdzieś bardziej poszliśmy w kierunku gończych, ale kiedyś w Polsce Fox Terriery były najczęściej używanymi psami, szczególnie do polowań na dziki w pędzeniach, do polowań na lisy. Pies, który jest, nie jest wymagający absolutnie, jeśli chodzi o pożywienie, pies nie wymagający, jeśli chodzi o miejsce bytowania. Tak jak powiedziałem, bardzo popularny. Dziękujemy, bardzo duże brawa dla Fox Terriera. Sławomirze, zapraszamy. Sławomir Gabriel Pawlikowski, tak? Za chwilę będzie dawał pokaz wabienia zwierzyny, ale również poprosiłem go, żeby wyszedł ze swoją suką ogara polskiego. O ogarze powiedziałem już bardzo dużo. Natomiast no, zawsze warto popatrzeć na tego psa i proszę pamiętać, ras typowo polskich jest bardzo niewiele, bardzo niewiele. Sławek na pewno nam powie, ile ras typowo polskich jest, Sławku. Typowo polskich, ale wśród myśliwskich czy wszystkich? Wszystkich. Wszystkich chyba 5. No właśnie, więc to nie jest bardzo dużo, naprawdę nie jest dużo. Więc no, tak jak powiedziałem, ogar polski, pies do polowań na grubego zwierza, pies do polowań na zające, pies do polowań na jelenie, pies do odszukiwania postrzałków zwierzyny grubej, tak? Także tutaj mamy akurat sukę, bardzo ładnie zbudowaną, widzicie Państwo, jaka łapa. Super związana, blisko siebie, pies o niezbyt ciężkiej budowie. Myślę, że to jest akurat zaleta bardzo duża. Sławku, bardzo Ci dziękujemy. Czas nas goni, za chwilę Ty będziesz dawał pokaz. Tak. Duże brawa dla ogara. Teraz bym prosił, żeby wszyscy zrobili koło, tak, żeby przeszli tutaj ze swoimi psami, żeby publiczność zobaczyła. A prośbę mam do publiczności, aby wyłonić trzy osoby. Trzy osoby, które przyznają specjalną nagrodę, którą przygotowaliśmy jako Komisja Kynologiczna przy PZDU Częstochowa dla najładniejszego psa na pokazie. Ale chciałbym, żeby trzy osoby, które są chętne, żeby wyszły tutaj i przyjrzały się wszystkim psom, które za chwilę się tu będą prezentowały i wybrały po prostu najlepszego psa. Może pani? Zapraszam panią tutaj. Proszę przejść. Tak, tak pani. No. Ale ta pani może. No, zapraszam panią. No, no chyba, że jest ktoś chętny jeszcze. Śmiało. Kto chce wybierać? Prosimy bardzo. Jedną panią już mamy, teraz pan jakiś. O, zapraszamy panie. Czy pana, tak? Pan będzie? Bardzo prosimy tutaj do środka. Tak, mogą być cztery, oczywiście, że tak. Pani też? Tak. Zapraszamy pana. No nie wiem, a legitymacja szkolna? A to pani pyta. Tak, stańcie państwo razem. Teraz bardzo proszę, żeby wszystkie psy przemaszerowały tutaj przed publicznością i przed komisją. Ja może zejdę, bo mikrofon dostaję spięć, jak jestem za blisko. Prosimy, żeby przechodziły psy. Utrzymajcie państwo większy dystans od siebie. Większy dystans, żeby mogła komisja się przyjrzeć i po długich i owocnych naradach wybrać najładniejszego psa na pokazie. Powolutku idziemy, dłuższy, większy dystans. Kolega z terrierem niech chwilę się zatrzyma. Tak, stańcie jeszcze chwilę. Tak, pana z gończym już prosimy dalej. Ja tylko będę mówił. Gończy polski, jak terriery niemieckie. Słowacki gończy kopow. Bardzo ładne, dwa psy. Wyżeł węgierski. Dwa wyżły niemieckie gładkowłose. Za chwilę ustalicie państwo, proszę uważać, głosowanie ma być tajne. Tajne, tak. Ja nie mogę słyszeć, który to jest. Tu mamy Wachtelhunda. Proszę zwrócić uwagę również na przewodników, tak? To też bardzo ważne, jak się prezentuje przewodnik, bo pies bez przewodnika, wiecie, to tylko połowa, tak? Tutaj mamy Bigla.
Tutaj mamy harta. Proszę powiedzieć, to jest hart polski, rozumiem. Hart polski, tak, czyli bo mógł być również hart dosyński, bourgeois, ale to jest hart polski. Mamy jamnika szorstkowłosego. No i mamy ogary polskie. Komisja obraduje, naradza się, tak, bardzo się naradza, jakby wybieracie państwo najładniejszego psa. No fizjologii nie oszukamy, no niestety nie oszukamy. Kalieckiego psa na niedźwiedzie mamy. Mamy wyżła niemieckiego szorstkowłosego. Mamy łajkę. Ładnie się prezentuje. Piękny mundur również, także no zwróćcie uwagę państwo na przewodników. Proszę też zwracać uwagę. Mamy i Fox Terriera niemieckiego. Stańcie państwo teraz również tak jak stali państwo, tak razem. Komisja obraduje. Tak, jest bardzo tutaj natężone obrady. Który najładniejszy? Łajka najładniejsza, tak? A dla pani który? Ja to Hart może. No mnie też się podoba Hart, tak? A wam który się podoba? Łajka. Łajka się podoba. No kurczę, komisja ma tutaj dość trudny orzech do zgryzienia. Czy komisja już jest gotowa? Czy komisja już wybrała? Jeszcze obraduje, to czekamy jeszcze. Czekamy, no przepraszam, że popędzam, ale no jest presja czasowa bardzo duża. Goni nasz czas, więc będę popędzał komisję. Czy komisja się już zdecydowała? To poprosimy jednego przedstawiciela, przedstawicielkę komisji. Proszę wybrać jednego przewodniczącego. Przewodniczący, no zapraszamy. Kto będzie przewodniczący? Pan jest przewodniczącym, tak? Super. Panie przewodniczący komisji, proszę o jednoznaczny werdykt do najładniejszego psa na pokazie na 6. Hubertusie ziemiańskim we Włoszczowie. Znaczy wybraliśmy w sumie dwa psy bardzo podobne do siebie. Ex aequo. Tak, ex aequo. Gończe słowackie tutaj, proszę. No, komisja wybrała, zapraszamy na środek gończe słowackie Kopowy. Duże brawa dla gończy słowackich Kopowów. To jest jeden właściciel, no to trochę ułatwiło. Mam nadzieję, że jeden właściciel, no bo mamy tylko jedną nagrodę dla najładniejszego psa. Duże brawa dla Kopowów. Ja jestem bardzo zadowolony, że to Kopowy. Bardzo lubię tą rasę. Gratulujemy bardzo serdecznie. Proszę o rundę honorową jeszcze wszystkich, aby przeszli jeszcze raz. A publiczność bije brawa, na tym będziemy powolutku kończyć pokaz, ale jeszcze nie zakończymy. Także bardzo proszę. Runda honorowa. Runda honorowa psów. Do wszystkich jeszcze powiem, że dekoracja, czyli odebranie nagród dla najładniejszego psa będzie o 16:00. Będą również konie wtedy, także jeśli ktoś chce, zapraszam. Proszę o pozostawanie na swoich miejscach. Oczywiście zapraszam do straganów, bo na pewno przygotowane jest bardzo wiele fajnych rzeczy. Ale o 16:00 będzie ten gwóźdź programu, czyli dekoracja. No nie będzie zamieniania koszulek jak na meczu piłkarskim, Robert, nie będzie. To trochę szkoda, powiem szczerze. Wszystkie psy oczywiście zapraszamy na 16:00, bo wszystkie psy będą nagrodzone za to, że wzięły udział w naszym pokazie, za co jestem bardzo, bardzo serdecznie wdzięczny, za to, że przyjeżdżacie państwo, że promujemy kynologię myśliwską. Jest znacznie więcej osób niż 2 lata temu, co też mnie bardzo cieszy. Widać, że ta kynologia wzbudza ogromne, ogromne zainteresowanie. Serdecznie, serdecznie dziękuję. Z myśliwskim pozdrowieniem Dashboard dla wszystkich. Koniu Kostalito, a tuż za nią Stary Lis, Hubert Biedniczka, zwycięzca poprzedniej edycji Hubertusa Ziemiańskiego. A my obserwujemy, nagrywamy, proszę państwa, ale kto nie ma telefonu w dłoni, proszę o gromkie brawa. Pomóżmy im, zasłużyli na to.
Piękny pokaz. Dziękujemy za to wspaniałe widowisko. Dziękujemy rodzinie Jedliczków. Dziękujemy wszystkim jeźdźcom. Dziękujemy sygnalistom zespołowi francuskiej muzyki myśliwskiej. Chcemy jeszcze, chcemy jeszcze. Proszę Państwa, czekamy na kolejne edycje. Pięknie było i mam nadzieję, że nasza impreza będzie się rozrastać. Co roku będzie jeszcze piękniejsza, jeszcze wspanialsza. I już zapraszamy na przyszły rok, na 7 Hubertusa Ziemiańskiego, na Podzamcze, tutaj do Bażanterii w Włoszczowie. Jakżeż ta Patrycja pięknie, dostojnie wygląda. I gromki brawa tutaj, tutaj. Dziękujemy Ci, Patrycjo. Master Robert Jedliczka, kontrmaster Tadeusz, prezes Fundacji Folwark Podzamcze. Proszę bardzo, ukłony jeszcze. Zobaczcie, jaka... O, jak ładnie. Dziękujemy. Myśliwiec ma czarne oczy, strzeż się za nim we dnie w nocy. Uciekaj, uciekaj, nie czekaj, bo cię zastrzeli. Myśliwiec ma czarne oczy, strzeż się za nim we dnie w nocy. Uciekaj, uciekaj, nie czekaj, bo cię zastrzeli. Zaciął sobie rękawiczkę, uciekaj, nie czekaj, bo cię zastrzeli. Zastrzeli. Szła liseczka drogą, usiadła, przyszła droga, przyszła ku niej, siadła wedle niej. Myśliwiec ma czarne oczy, strzeż się za nim we dnie w nocy. Uciekaj, nie czekaj, bo cię zastrzeli.